Jak Kasia bierze rec, no to co zrobić? Dobra, czekajcie. Już? Tak się mówi! Łamie Kim! Kolejne zawody Władek Team, nasze takie wewnętrzne. Na dzisiejszym dniu mamy nowego kolegę, Julek. Dołączył do naszej kadry młodzieżowej Władek.pl. Jacku, poproszę Cię, żebyś przedstawił dzisiejsze, na czym będą polegać dzisiejsze zawody i tak pokrótce ten regulamin dzisiejszych zawodów. Tak, dzisiaj łowimy po raz pierwszy w dwóch dyscyplinach razem połączonych, czyli metodą surfcastingową i spinningową. Terenem zawodów jest odcinek od rzeki Czarna Wda do Jastrzębiej Góry. Klasyfikacja jest tak samo liczona jak surfcastingowa i spinningowa. Ale co tak się śmiejesz? No bo mi się śmiać też chce, nie? To wytniemy, nie? No. Słuchajcie, i tak, za centymetr złowionej ryby 1 punkt, za milimetr 1/10 punktu, za jedną sztukę 10 punktów, czyli tradycyjna jest tam punktacja. Łowimy od godziny, jak dotrzemy, do godziny 20. Tutaj na parkingu mierzenie rybek. I grill. Tak, na zakończenie mamy grilla. Jak zwykle 6 pierwszych miejsc jest premiowanych, czyli 6 pierwszych osób dostaje statuetki Władek Team. Do tego wszystkiego mamy 3 nagrody rzeczowe. Jest to wędzisko firmy Dam. Co tam mamy jeszcze? Mamy torbę na pilkery i mamy darmowy rejs jednostką Ostry. Także będziecie mogli sobie poćwiczyć jeszcze łowienie dorszy z kutra, choć to tak bardziej jak to nazwać? To jest chyba jacht, tak? Ostry mały ma jacht. Do tego wszystkiego... Jacht motorowy. Do tego wszystkiego osoba, która złowi najdłuższą rybę, dostanie taki specjalny gadżet dodatkowy, ale to o tym będzie później. Także myślę, że zawody można uznać za rozpoczęte. Tak, Jacku? Tak jest. Brawo. Jedziemy na swoje wybrane miejsca. Od momentu przygotowania rozpoczynamy wędkowanie. Na razie babka bycia, jedyna ryba, którą udało się złowić. Może wygra zawody.
biała na czerwonego robaczka. Dwa czerwone robaczki. No dwa. 27! Jest! Jo, ma? No, ziemska jest tyle, że masakra. Jo. Jacek, czy ci miary wystarczy? Właśnie wróciliśmy z plaży, no ta część łowienie rybka, na razie mamy za nami, jeszcze część artystyczna przed nami, do tego dojdziemy za chwilę. Koło mnie czterech najmłodszych zawodników w naszym klubie, oprócz tego oczywiście no mamy jeszcze kilku. Ta nasza kadra juniorów no rozrasta nam się, dzisiaj dołączył do nas Julian, 11 lat ma, bardzo dobrze łowi. Julian, udało ci się to dzisiaj złowić? Nie. Nie, niestety nie. Michał, jak to u ciebie wyglądało? Jedna wymiarowa, jedna niewymiarowa. No dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj było kiepsko z tymi rybami, także no Michał tutaj ma flądry, to już jest coś. A Karol, jak u ciebie? Jeden turbo, 28 i flądra niewymiarowa. To z tym turbotem to tak trochę słabo, co? No, wypuściłem. Oczywiście. I Michał? Ja dzisiaj mam dwie flądry. No to dwie flądry, to słuchajcie, dwie flądry to dzisiaj to chyba będzie nawet podium, także jest dobrze. Jest sześć, wiecie, tak jak zawsze mamy sześć statuetek naszych władkowych, także myślę, że się załatwisz, załapiesz dwie flądry, to już jest coś. Dobra, zapraszamy na część artystyczną, także lecimy dalej. Część oficjalna na zakończenie, wręczenie nagród. Jacek, prezes nas od spraw sportowych, do dzieła! Witam serdecznie wszystkich na zakończeniu naszych zawodów. W sumie to zawody były w takiej formie pierwsze, bo w sumie miało być to belonada. Niestety nam z beloną nie wyszło na zatoce. Te warunki pogodowe, belona szybko się wytarła na zatoce i nam wypłynęła. Więc zrobiliśmy zawody z plaży. Są w sumie to nasze pierwsze zawody takie plażowe. Połowiliśmy troszeczkę tych rybek. Najdłuższą rybę złowił kolega Dechnik Andrzej. Zapraszamy do rybki! 71,5 centymetra. Gratulacje. Kasia, podejdź trochę bliżej. Andrzej, słuchaj, dla ciebie oczywiście przepiękny nasz dyplom. Proszę bardzo. I tak jak żeśmy na początku wspomnieli, specjalne wiadro nasze władkowe
Na belony z dziurką! Proszę bardzo, jeszcze raz. Gratuluję. Masz jeszcze miejsce na ścianie na te nagrody i puchary? Dyplomy? Mam. Co się jeszcze zmieści? Mam Londrę, złapiesz to w rulok. Andrzej, teraz miejsce tak, na wiadro szukaj. Lecimy od szóstego miejsca. Szóste miejsce miałem przyjemność i zaszczyt zająć ja, czyli Jacek Prączek. Jacek, dla ciebie nasz dyplom. Mam dużo miejsca na ścianie. Masz dużo miejsca na ścianie, dlatego dostaniesz też naszą statuetkę, proszę to bardzo. Okej. Okay. Sobie postawię tutaj. Piąte miejsce zajął Grzegorz Okonek. Chyba za tą babkę bycią. Gratulacje. Dzięki bardzo. Tu przodem do Kasi. O. Proszę bardzo, Grzegorz, dla ciebie oczywiście nasz dyplom. Piątka, chłopak na piątkę. Dzięki. Tak jest. Chłopak na piątkę i oczywiście nasza statuetka. Dzięki bardzo. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję. Czwarte miejsce jest niezmiernie mi miło. Junior zajął. Chińskie, przepraszam, Michał Wolda. O, brawo! Brawo. O, młodzież wymiata, Michał, dla ciebie. Ten dyplom, no i oczywiście nasza statuetka Władkowa. Kurczę, no, ta młodzież nam wszystkie statuetki zabierze, ale o to chodzi. Trzecie miejsce, kolejny junior, chińskie Michał. Brawo! Brawo! Brawo. Michał wciął nas dostatek, w ogóle Michały to są najlepsze chłopaki, nie? Tak jest, i Jacki także. Tak jest, tak, tak, tak. Proszę bardzo, Michał, dyplom dla ciebie. Poczekaj, bo oczywiście dla ciebie również statuetka Władek Team. I to jeszcze nie koniec. Nagroda od klubu. Dla ciebie również nagroda rzeczowa, to Władek, jest moc. Drugie miejsce zajął kolega, już senior, Sebastian Potrykus. Dziękuję bardzo. Sebastian, dla ciebie oczywiście. Tak, się czekaj, nic. Trzymaj. Oczywiście, jak przystało na Władek Team, nasza statuetka. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie wszystko. Nie wszystko, bo słuchaj, dla ciebie mamy też rejs na dorsze z ostrym. Także będziesz mógł poćwiczyć jeszcze dorszowanie. Dziękuję bardzo. Myślę w tym roku. Na pewno skorzystam, dzięki. I jeszcze raz. Dzięki. Dziękuję. I pierwsze miejsce zajął kolega Dechnik Andrzej. Brawo, Andrzejku. O, kolego, wymiatasz! Dyplom, może zacznijmy od dyplomu. Oczywiście statuetka, tak jak widzimy, lato. Mamy zimę, mamy wiosnę, teraz mamy lato. Niebawem będzie jesień. I jeszcze... wędzisko, dama, bardzo dobre dla kolegi. Proszę bardzo, Marko, powiedz jeszcze. Także jest moc, panowie. Dziękuję, koledzy, za przybycie na zakończenie zawodów. Przypominam, że w ostatni weekend mamy zawody Kales. Jest to drugie są zawody z cyklu klubowej Legii Swiss Classingu. Mam nadzieję, że tradycyjnie znów będzie Władkowo na plaży. No, jak zawsze. Jak zawsze. Zapraszam od 6 do 1 miejsca tutaj do mnie. Zrobimy sobie zdjęcie pamiątkowe. No i tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy film. Także na koniec nasze hasło. Dasz się łowi! Łowie! Jest moc!